więc witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj ze mną Monika i będziemy nagrywać bardzo starą serię, która jeszcze w niepamiętnych czasach była bardzo dawno, dawno, jeszcze kiedy mieszkałyśmy w domu X. I również nagrywałam to z Moniką, tylko że wyglądała kompletnie inaczej, bo nie miała czerwonych włosów. A dokładnie chodzi o zamianę kosmetyczną. Tak, i wtedy też, w ogóle hejka, się przywitał. I wtedy też malowałyśmy się zupełnie inaczej, mam wrażenie, bo to się cały czas zmienia. To było 3 lata temu, nie? No, cały czas. Więc będzie ciekawie. Teraz jesteśmy w naszych makijażach jeszcze, więc zaraz zrobimy pstryk i one znikną. Będziemy bez makijażu, zamienimy się kosmetyczkami i zobaczycie, jak wyglądają te nasze makijaże, ale odwrotnie. Tak. Tak? Tak. I teraz ludzie się przestraszyli. I wszyscy odeszli od monitorów właśnie. To nie jest tak, że my będziemy robiły teraz makijaże, że Monika będzie odzorować mój makijaż albo ja jej, tylko po prostu będziemy robić takie makijaże, jakbyśmy zrobiły u siebie, tylko zamieniamy się kosmetykami. Tam nic, nie masz takiego do pielęgnacji i też nie masz bazy, bo ja bazy nie używam, no, bo my zmyłyśmy makijaż i nałożyliśmy sobie kremik po prostu do twarzy i to jest jakby jedyna baza, jaką tak jakby używam, bo takie inne już nie, więc no. Ej, fajnie, lubię takie odcinki, bo mogę sobie potestować nowe produkty też. Ej, dalej masz to! My to kiedyś dostałyśmy. Pamiętasz? Tak, no. Ja to uwielbiałam, ale skończyłam już, bo tak, że często to używałam. Ja mam więcej, ale to też dlatego, że ja wzięłam dużo takich pierdółek, typu jakaś kredka czarna, kredka biała, ale to są te chyba, które najczęściej używam. Przydałby mi się jakiś podkład. Dobra. Chyba znalazłam podkład. A, ale jak coś, to ja sobie mieszam te dwa, ale ty masz ciemną karnację, więc ja bym na twoim miejscu nie mieszała. Nie mieszam. No. No ty masz tylko jeden, bo tak to wcześniej mieszałam i jeszcze musisz tak ten, bo na sandale jest. Tam jest połowa, ale coś mi chyba, to mi coś szwankuje, wiesz? Na to mizer. No. Wiesz co, ja ci też nie dałam do mieszania, bo ja generalnie mam taki jeszcze ciemniejszy i po prostu mieszam go z tym, ale no dałam ci tylko ten, żeby... No właśnie, problem może być taki u nas, że ty jesteś o wiele ciemniejszy ode mnie. To będzie chyba okej. Ja też lubię sobie przyciemniać trochę twarz za mocno. Czasami mi się wydaje. Dla mnie będzie okej, na pewno. Tego opalona. No więc po prostu taka, wiesz, muśnięta słońcem. Ty w ogóle zmieniłaś swój makijaż od czasu, kiedy jesteś czerwonowłosa? W sumie nie, myślałam, że będę musiała, ale tak naprawdę robię dalej ten sam, co robiłam. Ale chciałam spróbować czerwonych brwi. W ogóle to też jest mój plan, żeby zafarbować brwi za niedługo na czerwono. Czyli, bo to trzeba tak, najpierw musisz rozjaśnić i potem po prostu zafarbować na czerwono. Tak, pod piosenkę głównie, pod klip. Więc jednorazowo później sobie pewnie je zmienię, chyba że mi się spodobają. No, no tylko musisz tak też ostrożnie z tym, żeby ci się nie zniszczyły, bo mimo wszystko brwi to też włosy, nie? No tak. I na przykład ludzie sobie nie zdają sprawy, jak laminacja może też niszczyć brwi. No. Ej, mnie też wysypało na czole, teraz to widzę. No, ten mak, którego przed chwilą zjadłyśmy, nam na pewno nie pomoże, wiesz? No wiem. Powiedziałeś, że płytę już masz całą nagraną, a kiedy będziesz rzucała pierwszą? Znaczy nie całą, ale już prawie całą. Prawie całą. A masz już jakiś deadline, termin, kiedy byś chciała zacząć rzucać? Czy nie dajesz sobie takiej presji? No, tak, znaczy ja bym chciała jak najszybciej, ale wiadomo, że jeszcze chcę zrobić różne takie kroki promocyjne. Ja już biorę korektor i mamy tutaj Lancome, fajnie, bo też chciałam sobie przetestować, ale podkład z tego podobno polecają właśnie z białą nakrętką. Boże, jakie ciemne kobieto. To jest ciemne, on dla mnie jest taki, no taki jasny sobie. Czyli najszybciej, ale nie wiesz, kiedy to będzie, czy to będzie na przykład, nie wiem, w tym miesiącu, czy w lutym. No kurczę, nie wiem, ale no chcę jak najszybciej, dlatego że no po prostu chcę. A czujesz na przykład jakąś konkurencję ze strony, no nie wiem, to, że Julka poszła w stronę muzyki, Patrycja poszła w stronę muzyki, czy twoja muzyka będzie taka jak ich, bo moim zdaniem jakby ich jest taka mocniej YouTube'owa, można powiedzieć, czy twoja będzie szczerze w innym klimacie w ogóle. Szczerze, właśnie ostatnio o tym myślałam, jak bardzo ja się zmieniam cały czas, z miesiąca na miesiąc mam wrażenie, że teraz, od roku i cały czas jakby się to ciągnie, że po prostu mam taki chyba swój etap dojrzewania. Mam takie wrażenie. Już nie mam takich złych emocji, że to jest konkurencja dla mnie i bardziej to jest zdrowa konkurencja. O to właśnie, no, że wiesz, bardziej mi też chodziło o to, czy rodzaj muzyki, który będziesz tworzyć, będzie taki, jak na przykład, wiesz, taki mocno, nazwałabym to komercyjny, taki trafiający do większego grona. To będzie muza totalnie nie YouTube'owa, totalnie. I uważam, że to nie jest muza jakaś kontrowersyjna, to absolutnie nie. Ja się starałam, żeby te piosenki, a przynajmniej większość piosenek, albo chociaż połowa piosenek z płyty, żeby to były typowo hity takie, więc budowaliśmy piosenkę tak, żeby to był hit. Wydaje mi się, że Julka robiła muzykę stricte pod swoich widzów, to jest idealny przykład, że ona robiła po prostu piosenki takie do żugajek głównie i to były spoko piosenki, naprawdę uważam, że to były fajne piosenki. No a ja tutaj skupiłam się nie tylko na mojej grupie odbiorców, ale na wszystkich. I tak naprawdę ja w tej płycie pokazuję... A to będzie pop czy właśnie rap, każda pop? Piosenka, prawie każda piosenka jest w innym stylu. Starałam się, żeby tak było, żeby każda była w innym stylu, ale wiadomo,
wiadomo, nie ma tam na przykład rapu, no to okay. tego nie ma, mhm. bo ja się nie czuję w rapie, uważam, że tragicznie rapuję, no jak się zaprezentowałam, jestem Monia, mów mi Monaliza, to jest tak trochę gadane, może nie rap, mhm. ale to jest takie trochę gadane, no i ludzie od razu, wiesz, mnie zjechali, że ja nie potrafię śpiewać, a to było gadanie, no nie? No tak. Więc ja się w ogóle nie czuję w takim gadaniu, w rapowaniu, ja mhm. po prostu od zawsze śpiewam. No więc się cieszę i też tą płytą pokażę taką swoją historię trochę, bo każda piosenka będzie o innym etapie mojego życia. Mhm. Więc ta płyta jest bardzo moja, ja czuję, że te piosenki są naprawdę moje. Nikt inny ich raczej nie zaśpiewa, bo tam jest trochę prywaty, mhm. Tam jest dużo takich jakichś, może nie smaczków, że coś tam jest takiego bardzo, jakieś nasze takie insajdy, to nie chodzi o to, ale mhm. po prostu czuję, jak ją śpiewam. Te emocje, które... Tak, mhm. tak, okay. dosłownie. Bo chodzi mi też o to, no że po prostu wszystkie obrały się ten sam kierunek, no nie? Jest tak, jest to takie niespotykane, bym powiedziała, bo na przykład z ekipy no to ewidentnie Marcysia poszła w tą stronę i tyle. No a tutaj... Wer sobie jeszcze. Trochę, w sumie rację. No tak. Jeszcze wersów trochę, no. Mhm. Wiesz, jak mnie korci, żeby na grupie na dziewczynę pisać, że ale te piosenki są zajebiste. Mega mnie korci, ale nie chcę tak hypować. Nie chcę tak hypować, bo już się przejechałam, że ja zawsze o wszystkim mówiłam, wszystko pokazywałam, wszystko hypowałam i później ludzie mieli takie, a okej, wiesz, jak coś hypujesz, to później, jak hypujesz komuś film na przykład i mówisz, pooglądaj ten film, on jest zarobisty, to ktoś go tak poogląda i powie, no jest git, ale czy jest taki super, jak ty opowiadałeś, więc nie można tak hypować. Powiedz mi, czy stawiasz jakby w 100% na tą muzykę pod takim względem, że jakby wiesz, totalnie teraz jakaś wyimaginowana sytuacja, no bo wiadomo, że jeżeli będzie to wszystko fajnie szło, ludzie będą tego słuchać, będą fajnie oceniać, będzie to trafiało do ogromnej liczby osób, no to wiadomo, że się chce, no nie, że jest ta motywacja. No. Ale załóżmy, że jest ten gorszy scenariusz i na przykład, nie wiem, ludzie tego nie słuchają. Ja nie mówię, mhm. że tak będzie, bo jakby tego, nie życzę ci tego i chciałabym, żeby ci się oczywiście wyszło i żebyś osiągnęła ten sukces i żebyś miała jak największą liczbę widzów, ale czy na przykład nie zdemotywuje cię to i czy nie wrócić do bycia influencerką, czy chcesz już być muzyczką, czy chcesz być muzykiem już tak na zawsze do końca? Powiem ci tak, że ja totalnie biorę pod uwagę ten scenariusz i to nie jest tak, że ja jestem mhm. na tyle też pewna, znaczy ja może w jakimś stopniu jestem pewna siebie, uważam, ale akurat pod tym kątem jestem bardzo pokorna i to nie jest tak, że ja wyobrażam sobie, że ja teraz będę robić miliony na tym, że moje piosenki będą miały po milion wyświetleń. Chciałabym bardzo i mam nadzieję, że to ludziom się spodoba, ale bardzo mocno biorę też pod uwagę scenariusz, że to może nie wyjść, że to mhm. może nie pójść. Powiem ci coś, ja wiem, że i tak dalej będę się starać i będę, wiesz, robić wszystko, co mogę, będę chodzić na lekcje śpiewu, żeby jeszcze bardziej doskonalić głos, będę robiła wszystko, żeby w tym zostać i niekonieczne jest dla mnie, żebym ja z tego zarabiała jakieś kokosy, tylko nawet jeżeli później się podszkolę, nie wiem, i będę z tego zarabiała jakiekolwiek pieniądze, to super. Mogę zrezygnować na przykład z bycia influencerką na poczet bycia piosenkarką. Gdyby ktoś mi powiedział, musisz teraz zrezygnować z bycia influencerką, ale zostajesz piosenkarką, totalnie to robię. Mimo, że byłoby mi bardzo przykro, bo bardzo lubię być influencerką, ale głównie moim celem jest stać na scenie i ja czuję, że to jest coś, co ja naprawdę, że ja tam powinnam być po prostu, to czuję. Zapytałam się właśnie o to, no bo uważam, że masz talent do śpiewania i że masz ten głos i na przykład gdybym ja była w twojej sytuacji, gdybym potrafiła śpiewać i czułabym takie powołanie i załóżmy, że zaczęłabym tworzyć muzykę i na przykład osoby, które nie mają takiego talentu, ale po prostu, no nie wiem, bo są bardziej popularne, bardziej na topie w danym momencie, osiągają większe liczby, większą aprobatę ode mnie, gdzie na przykład mam talent, to by mnie to mega zdemotywowało i nie wiem, czy bym dała radę na przykład, tak, nie? Wiesz, no, ja uważam, że to będzie na pewno dla mnie mega demotywujące, jak jeżeli ja zobaczę, że faktycznie super ta piosenka, że... Bo wiesz, chodzi o to, że jest jakby no nawet, nawet takie, no nie wiem, nawet Gen Z, no nie? Są takie grupy po prostu, które w tym momencie bez różnicy, ja nie mówię, że robią złą muzykę, ale bez różnicy, załóżmy, że w przyszłości by dodali piosenkę, która byłaby średnia na przykład, no nie? Mm-hmm. Tak by była grupa ludzi, która powie, że jest zajebista i tak będzie miała mega dobre wyświetlenia, a na przykład jest bardzo dużo muzyki, która jest niedoceniana, no. która jest bardzo dobra i trochę wydaje mi się, że Marcysia na przykład jest taką osobą, która ma bardzo dobry głos, masz które... wyświetlacz? Tu, aha, albo dobra. Masz sobie wybrać, albo pina. Ten jest bardziej taki szampański, srebrny, a ten jest złoty. Okej, to biorę ten. Ciężko jest mi zrobić coś nagle wow, i bardziej postawiłam na to, żeby te piosenki były chwytliwe, żeby były bardzo moje, żebym ja mogła tam wyrazić siebie i żebym przede wszystkim mogła pokazać swój
swój głos. Na to postawiłam i nie narzucałam już sobie takiej presji, że tu musi być nie wiadomo co. Wiesz, to nie da się chyba przewidzieć też, co będzie hitem. Tak, tak, czasami tak. Hitem jest smutna piosenka, a czasami hitem jest jakiś banger, no nie? Jakaś klubowa. Tak, i czasami hitem jest coś, co byśmy się nie spodziewali, że no będzie tak. Hitem, nie? A co? Jeszcze Czaruś nasz, nie? Też muzyk. Też w sumie, bo on napisał sobie teraz tą piosenkę, którą wydał. Wy ten film oglądacie już po wydaniu tej piosenki. Sam napisał tekst cały też, nie? Tak, no. Okej. No ja wam sobie mogę po nagraniu puścić pierwszą piosenkę, która wychodzi. No możesz, no bo ona jest smutna jeszcze. Taka, więc nie twój styl. U mnie muzyka służy jako taki booster, wiesz? Że jak jadę na trening, to muszę sobie puścić taką muzykę, która mi po prostu pobudzi. Jak jadę, wiesz, mam humor, to puszczam sobie coś, co mi ten humor lepszy. Zaraz o ciemne sobie zrobiłam! Masz jakieś taki szczoteczkę do wyczesywania? A ty masz jakiś cień do brwi? Czym ty robisz brwi? Ja sobie dorysowuję włoski, tylko to będzie dla ciebie stara za jasne. Damy radę. Na czym ja skończyłam? Nie pamiętam. No nieważne. Nie. Że dla ciebie muzyka, no tak, na przykład jak no, to jest smutna, to... jest taki booster, dlatego raczej smutnej muzyki nie słucham na co dzień, plus taka anegdota, że ja ostatnio w ogóle muzyki słucham coraz mniej. Kiedyś dla mnie muzyka była bardzo istotna, była bardzo ważnym elementem i zazwyczaj dużo czasu wolnego spędzałam na słuchaniu muzyki. Znałam dużo wykonawców, różne gatunki i tak dalej, a na przykład teraz w aucie, jak mam trasę, to nie słucham muzyki, tylko słucham podcastów. Okay. To chyba starzeje po prostu. Albo nic, albo po prostu jadę w ciszy. Tak? Jak na przykład z Oskarem nagrywamy odcinek, gdzieś jeździmy samochodem, no to zazwyczaj nie puszczam nic. Robisz czymś kreskę? No właśnie tak, to jest to nie kocham. To nie jest to kreska. Ja kreskę robię, ty będziesz robiła piegi, jak będziesz robić. Ja kreskę robię... Okej, cieniem. Czarnym cieniem. Ale nie, brązowym, nie, czarnym, sorry. Bo brązowego używam do brwi. Tak zrobiłam, no. No, a tego czarnego używam do kreski. A ty robisz eyelinerem? Tak, no. Dobra, poradzimy sobie jakoś, wiesz? Eyeliner nie robię, bo przestała mi wychodzić, wiesz? Ale to fajnie, cieszę się, że masz, wiesz, jakiś większy plan, bo ja na przykład nie mam na siebie jakiegoś większego planu teraz. Ale też właśnie nie chcę sobie dawać takiej presji, że ja muszę, nie wiem, robić, nie wiem, jakiś wielki projekt, że muszę robić coś. Jakby na razie skupiam się na tym, co jest i po prostu będę sobie kminić, co dalej i zobaczymy, no nie? Może coś się wyłoni, no bo no ja się w muzyce nie czuję dobrze, nie chcę robić tego tylko dlatego, że wiesz, nagrałam sobie jakąś tam piosenkę bardziej na takiej zasadzie, że to jest też jakiś trend, wydaje mi się, no nie? Że YouTuberzy nagrywają piosenki, więc też, żeby się trochę wstrzelić ten trend, też ją nagrałam, ale też to będzie jedna piosenka pewnie na cały rok, no nie? Okay. Więc ja siebie w muzyce nie widzę, nie sprawiam to satysfakcji i też nie chciałabym pójść w muzykę, dlatego że robią to wszyscy i wiesz, czułabym jakby, wiesz, że nagle bym robiła trasę koncertową. To jest, no to nie mój vibe, bo po prostu nie czuję się na siłach, nie czuję się też, żebym miała taki głos, żeby to robić, nie? Rozumiem. No właśnie ja w tym roku, o dziwo, mam najwięcej planów z wszystkich lat. Dwa lata temu, jak zaczęłam być w związku, to był taki rok po teamie, no to ja wtedy się bardzo skupiałam na związku i ja wtedy w ogóle praktycznie nie myślałam o rozwijaniu, o samorozwoju, tylko wszystko, cały mój czas wkładałam praktycznie w związek. Później miałam taki rok bardzo ciężki, mam wrażenie, że dla mnie rok 2023 był bardzo ciężki, tak psychicznie, że ja po prostu wtedy mam wrażenie, że miałam taki moment kryzysowy, ale też bardzo przełomowy, bo w 2023 bardzo zmieniłam w ogóle wartości, podejście, wszystko i to się tak po prostu zmienia i zmieniało, więc w tym roku pierwszy raz naprawdę mam plany i mam nadzieję, że wszystkie mi wypalą, bo no kurczę. Tego ci życzę, jak najbardziej i mega cieszę się po prostu, że się będziesz rozwijać. Ja z drugiej strony też czuję takie, że kurde, tu ludzie planują jakieś trasy koncertowe, tu jakieś, nie wiem, produkty wielkie, tu marki swoje i tak dalej, a wiesz, ja na razie nic takiego nie mam, ale ja też, kurde, się po prostu chyba muszę odkopać, wiesz, z tego wszystkiego, co się działo na przestrzeni ostatniego czasu i tak dalej, bo to się tak wydaje, teraz się przeprowadziłaś, no spokojnie sobie to ogarniesz, zaczniesz nagrywać, ja myślę, że to w trakcie ci jakieś plany powstaną takie. Zobaczymy, no. Ja bym bardzo chciała mimo wszystko zająć się też czymś, co nie jest związane z internetem, naprawdę, bo chciałabym po prostu móc ten czas, a mam tam jakąś lukę czasową taką, którą mogłabym przeznaczyć czy coś jeszcze. Zawsze fajnie mieć jakiś osobny biznes. Backup taki, tylko że to jest mimo wszystko ciężko, ja o tym ostatnio mówiłam na live, no bo wiesz, my się tym zajmujemy od samego początku, no nie? I jakby, to jakby ktoś przyszedł do, na przykład do fryzjerki i powiedział jej, nie możesz już być fryzjerką, teraz musisz zająć się czymś innym. No tak. I jest to osoba, która tak naprawdę potrafi, jest super w swoim zawodzie, ale generalnie, no, jest ukierunkowana na to, to potrafi tylko. No i nagle by musiała się zająć czymś innym. No. Bo fajnie jest przeżyć życie tak, że naprawdę jesteś z niego zadowolona. No oczywiście, nie? Że tak. Jeżeli tym bardziej mamy taką możliwość. No i naprawdę na tym mi najbardziej zależy. Boże, ja robię teraz emo.
emo oczy. Aj, no to super. Jestem szczęśliwa, że... Bo też właśnie czułam, że ty byłaś taka niezadowolona trochę, że z jednej strony miałaś duże ambicje, ale z drugiej strony jakoś ciężko było się za to zabrać. Byłam totalnie niespełniona. Ja akurat w tym roku właśnie mam plan, żeby i wcisnąć YouTube'a i muzę, jak będzie tak, żeby była, zawsze, żeby była ta alternatywa tak. W razie czego, nie? Bo też ja bardzo lubię YouTube'a, teraz mam też te swoje serie takie, które też lubię nagrywać, to przede wszystkim, nie? No mam zajawy jeszcze na tego YouTube'a bardzo dużo. Ja właśnie powoli tracę na YouTube'a, w sensie no już trochę robię tego YouTube'a też nie jakoś turbo długo, bo wiadomo, że dinozaury internetu robią, nie wiem, z 10 lat, ja robię 5, ale to i tak dla mnie już jest kawał czasu, tym bardziej, że w tych 5 latach był Rock Daily, w międzyczasie jeszcze prowadziłam swój kanał cały czas i tak dalej, ale powoli właśnie tracę zajawy na tego YouTube'a i właśnie to jest to, gdzie chciałabym też wykrzesać ten czas na coś innego, no nie? Że może tego YouTube'a olać właśnie i po prostu zająć się czymś, nie? Ale zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, no. Wiesz, życie to jest też łapanie okazji, no nie? Czasami nagle się nadarzy jakaś okazja i okazuje się, że ona przychodzi z dupy, no nie? Była okazja dołączenia do teamu, nie? Tak, tak nagle z dupy i też to zmieniło nasze życie, moje życie na pewno. O wszystkich mi się wydaje. Tak. I to w ogóle diametralnie, no nie? Moje, no przecież wiesz, ja gdyby nie Team X, gdyby nie to, co wtedy się wydarzyło, to nie zostałabym farmaceutką. Gdzie w tym wszystkim, na przykład Pedro, chcesz go, coś on myśli, że będzie cały czas też cię w tym wszystkim wspierać i tak dalej, czy on się zajmie czymś innym jednocześnie? Tak, on się będzie pewnie już zajmował swoim rozwojem i swoim życiem bardziej, bo też już tak docelowo chcieliśmy w tym roku, żeby on już przestał mnie nagrywać powoli, tak małymi krokami, wiesz, ja, na przykład, bo Pedro nie jest tylko moim operatorem, on też uczestniczy w tych filmach bardzo mocno, a my mamy super vibe razem na filmach i ludzie lubią nas oglądać razem, plus ja też się czuję najbardziej tak swobodnie. 100% swobodnie przy nim i tutaj coś palnie, on coś do mnie palnie i jest fajny content, nawet z takiego palnięcia coś do siebie głupiego. Dlatego też będzie ciężko mi zrezygnować z niego jako z operatora. Ale no finalnie chcemy w tym roku już zrobić tak, że będę miała innego operatora. On będzie sobie już działał nad swoimi rzeczami jakimiś. No ja też tak z doświadczenia wiem, że praca i związek to nie jest nic dobrego, nie? No. Nie, my akurat z Marcinem mamy taki związek, że mieliśmy tak od samego początku, że raczej mieliśmy większy luz, bo też wiesz, my nie mieszkaliśmy od samego początku razem, my mieszkaliśmy dopiero tam pół roku temu. No i na samym początku to w ogóle, wiesz, nie widywaliśmy się jakoś turbo mega często. No i my teraz też w ciągu dnia, jakby wiesz, ja się zajmuję swoimi rzeczami, bardziej swoimi, tym bardziej, że my nie mamy tego przelotu właśnie w pracy, no nie? Że moja praca kompletnie na czymś innym polega, tak. Jego też, no nie? Więc w tym momencie akurat, no bo Marcin teraz już tak naprawdę nie udziela się w ogóle w internecie, nie? Więc czasami tam jest na moich filmach, no ale to dlatego, że po prostu mieszkamy razem, nie? Tego też używasz do piegów, nie? Tak, tak się domyślam. Mi się to skończyło właśnie. Ja rzadko robię piegi, bo zazwyczaj mam swoje, bo jeździłam często na wakacje i wtedy, wiesz, wychodziły mi, ale teraz już nie jeżdżę, nie mam pieniędzy na to. Nie masz pieniędzy, Monia, właśnie, ja też się chciałam zapytać, na co ty te pieniądze wydałaś wszystkie, że ty się wszystkiego pozbyłaś? No, wiesz, ja nie miałam też jakoś dużo, ja nie miałam zaoszczędzonych, znaczy dużo, to zależy kto, kurczę, chodzi o to, że no, ale... w naszym środowisku, jak powiesz, nie miałam dużo, to ktoś sobie pomyśli, Boże, to jest bardzo dużo, ale jakby patrzę pod, właśnie przez pryzmat naszego otoczenia, nie, że na przykład ludzie myślą sobie, że ja miałam tu walkę, tak, właśnie, bo na przykład jak ja dodałam odcinek, że chcę kupić mieszkanie i że chcę wziąć kredyt na to mieszkanie częściowo, to ludzie się zastanawiają, jak ona mogła mieć 3 walki, to tamto i nie zarobić na swoje mieszkanie. Po pierwsze, mieszkanie w Warszawie w tym momencie 50-metrowe kosztuje 1 000 000 zł, a po drugie, influencerzy teraz tyle nie zarabiają, po trzecie, mamy umowy, gdzie oddajemy część naszego wynagrodzenia agencji, a po czwarte, po drodze na przykład ja miałam bardzo dużo nieudanych inwestycji związanych właśnie z projektem NatSword i tak dalej i po prostu te pieniądze niektórzy zniknęły. Nas poszukali. Na przykład mieliśmy taką historię, że pewna marka potraktowała nas tak naprawdę najgorzej, jak się dało, dlatego że nie wypłacili nam za naszą pracę tak naprawdę ani złotówki. No więc taka jest praca influencera. Praca influencera też jest taka często, że na przykład robi się jakąś kampanię i za tą kampanię się dostaje pieniądze na przykład za pół roku. Plus, wiesz, to też jest tak, że zaczyna się wydawać też czasami pieniądze na głupoty. Tak, no właśnie, a co do twojego pytania. Ja nie miałam tyle pieniędzy, ile ludzie sobie pewnie wyobrażali, że mam. Bo wiesz, tu powiedziałam, że prawie 1 000 000 za walkę, chociaż to nie było 1 000 000, tylko mogę tutaj przyznać, że to... Znaczy nie wiem, chociaż nie, już nie mam umowy, ale tak czy siak, no, to nie było prawie 1 000 000, ale to było no blisko do 1 000 000, bo później mi ludzie zarzucali, że o, ja się zapytałem i w sumie ty tyle nie zarobiłaś, ale to było bardzo blisko do 1 000 000, no. I wiesz, i ludzie myślą, że ja to wiesz, to mam, tu jakieś współprace, tu tak, współpraca z tylko tym, na z tym. Przykład przygotowania do walki, słuchajcie, to są koszta rzędu 10 000 000. Tak. Też sobie ludzie zawsze z tego nie zdają sprawy, że... Plus procent i tak dalej, tak, też no. Nie.
Więc jakby chodzi o to, że tak, wyobraźcie sobie to, macie 19 lat, bez kitu, ja no, miałam walkę, miałam 19 lat. No. Macie 19 lat i dostajecie takie siano. To co z tym robicie? Czy wy myślicie w wieku 19 lat, nie, ja to sobie teraz to kupię, to zaoszczędzę, to sobie dam na krypto, to sobie dam do mieszkania? No raczej nie. Wydaje mi się, że 80% nastolatków w wieku 19 lat, którzy by dostali takie siano, po prostu by to roztrwonili. Chyba, że mieliby na przykład ogarniętych rodziców i im jakoś właśnie pomogli, no, nakierowali, tak, czy coś. Jak się też ma dobrych właśnie doradców tak dookoła siebie, to też jest ogromny plus. No nie, jak ma się na przykład ludzi, którzy po prostu znają się na dobrym inwestowaniu pieniędzy. Ja na przykład no źle po prostu, jakby tak, miałam złe założenia i tak dalej, ale też po prostu posłuchałam się, wydaje mi się, złych osób, no i podjęłam złe decyzje. No i też, ale to też jest jakaś lekcja. No tak, ale wiecie, a ja na przykład byłam z tym sama, nie? Ja nie miałam, nie wiem, mamy, która ogarnia takie rzeczy i mi powie, dobra, to zrób tak, to zrób tak. Ja po prostu dostałam hajs, byłam z tym sama i po prostu dużo przetrwoniłam, ale ja dużo przetrwoniłam nie tylko na siebie, tylko w ogóle na nasz związek, więc tak naprawdę ja te pieniądze wydałam głównie na nas, bo jestem... wy też dużo jeździliście na tak wakacje wtedy. I ja jestem osobą, która też bardzo lubi dawać. I tak wyszło, że zostałam na koniec z niczym. Też sobie pluję w twarz, że mogłam podjąć inne decyzje i teraz na przykład bym miała kupione mieszkanie w Warszawie bez problemu, jeszcze miałabym w dodatku mnóstwo pieniędzy na koncie, ale też uważam, że to mnie czegoś nauczyło i teraz wiem na przykład, że czasami trzeba trochę, wiesz, tak chłodniej spojrzeć na jakieś rzeczy i tak trochę rozsądniej. A, nie swój, Boże, nie, widzisz, jak już automatycznie wzięłam po swój, a ja muszę użyć tego. To jest super też, serio. No, nie no, szczerze, ja, to jest kosmetyki z tego... Rare, no. Rare, nie wiem, jak to się czyta, są świetne. Ja to w ogóle gotowa już jestem, tak mi się tak wydaje. Tak? No właśnie już w sumie praktycznie no, też. Szczerze, ten makijaż wygląda tak samo jak mój. Przysięgam, że zrobiłam tymi kosmetykami twoimi taki sam makijaż. A pokaż... Mój nie, totalnie nie wygląda. Oczy. Dlatego, że te oczy takie zrobiłam, bo ten cień po prostu dawno nie robiłam cieniem kresy. Kiedyś cały czas robiłam cieniem, a teraz nie. I ja po prostu brzydko mi to wychodziło, więc stwierdziłam, że go rozetrę po prostu. Okej. Dobra, błyszczyk jeszcze sobie dam i też jestem ready w sumie. Kurde, jaki mocny ten błyszczor. Co tak wygląda efekt? Wiesz, bo ja w ogóle myślałam, żeby będziemy miały, wiesz, że ja będę miała jasną, bladą twarz, czy że ciemno. A no dobra, no to jesteś trochę ciemniejsza. Jestem! Ale nie jest to jakoś mocno ciemniejsza, a ja przysięgam, że jest taki sam. No tak. Tak, idealnie ci pasuje ten kolor w ogóle. No, szczerze, mega w ogóle. Bardzo ładny ten podkład jest. Wydaje mi się, że gdybyśmy czasami, gdybyśmy niechcący na przykład zamieniły swoje kosmetyczki, dałobyśmy radę jakoś coś wykrzesać. Bo kiedyś pamiętam, że jak się wymieniłam z kosmetyczkami, czy z tobą, czy z kimś innym, to była taka totalna przepaść, że tak, totalnie, kompletnie inne kosmetyki, a teraz chyba jest taki okres, że są jakby trendy pewne. Tak, i ludzie się podobnie malują, no. Szczerze, zrobiliśmy prawie taki sam makijaż, wiesz co chodzi. No dobrze, słuchajcie, ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że nasze gadanie przy kosmetykach wam się podobało. Ja w ogóle tak totalnie luźno gadałam, więc jeżeli powiedziałam jakąś pierdolę albo głupotę, albo uważacie, że coś było nie tak, to nie było celowe, ja po prostu tak zaczęłam jak się gadać. Jak się robi dwie rzeczy naraz, to ciężko to jest. Nie myśli, co się mówi i potem już po prostu się leci, tak, więc możecie przynajmniej docenić nas, że jesteśmy autentyczne, okej? Okay? Tak. Więc dziękujemy wam bardzo i buziaki.